Cześć, witam cię serdecznie, Paweł Kamiński z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ISO. Zaczynamy! ISO to jest nic innego jak czułość naszej matrycy. A więc, żeby to wam prościej wytłumaczyć. Załóżmy, że jesteśmy na dworze. Świeci piękne słońce. Jest dużo światła na dworze, tak? I to światło wpada nam do aparatu. A więc w aparacie naszym pojawia się bardzo dużo światła. Więc ISO, które my w tym momencie potrzebujemy, to jest ISO najmniejsze, jakie mamy. Czyli przy filmie to jest ISO 100. Ale jeżeli pójdziemy do pomieszczenia, dajmy na to, to jest pomieszczenie dosyć małe, na przykład tak jak tutaj jestem w pokoju, teraz nagrywam, jest jedno światło, jedno okno i na przykład to jest późna pora, późna godzina, wtedy się okazuje, że tego światła dookoła w tym pomieszczeniu jest bardzo mało i musimy to światło skądś wziąć. I ISO to jest takie nasze, w cudzysłowie, sztuczne słońce w naszym aparacie. A więc jeżeli tego światła nam brakuje, to po prostu podkręcamy nasze te słoneczko, w cudzysłowie oczywiście, do góry. Więc o ile na dworze wystarczyło nam ISO 100, to w pomieszczeniu może będziemy potrzebowali ISO 1600. I to będzie taki ISO, przy którym będzie nasza ekspozycja prawidłowo, czyli obraz nie będzie ani prześwietlony, ani niedoświetlony. No dobra. Ale czy to oznacza, że ja mogę sobie dobrowolnie, tak jak po prostu chcę, sterować sobie tym ISO? Czyli na przykład jakieś ciemno, mam obiektyw kitowy, który ma światło 3,5 do 5,6, jest ciemno jak nie powiem gdzie, więc co, aparat, kupiłem aparat, w aparacie pisze, że mogę używać 20 tysięcy ISO. I czy ja mogę podnieść w tym momencie ISO? No podnieść możesz, tylko nie do końca wiadomo, co z tego dobrego wyjdzie. Bo każdy aparat ma pewne użyteczne ISO. Żeby sprawdzić, co to jest użyteczne ISO, najlepiej przeprowadź sobie próby na swoim konkretnym aparacie. Ustaw sobie na przykład, nie wiem, jakąś figurkę i włącz odpowiednie ISO i sobie popatrz, jak jakościowo ten obrazek wygląda. I dajmy na to, jeżeli filmujesz ISO 100, to obraz będzie czyściutki, będzie kolory miał ładne, będzie wszystko wyraźne. Ale jeżeli przejdziemy na ISO 1600, 3200, 4000, to ten obrazek już będzie coraz mniej kolorów miał, coraz będzie taki bardziej może wyprany, będzie mniej szczegółów widać, będzie bardziej niewyraźny, będzie zacznie szumić nam, pojawią się piksele i tak dalej. I cały myk polega na tym, żeby znaleźć taki punkt u siebie w aparacie, powyżej którego wiemy, że nie możemy iść do góry. A więc przyjmijmy, że takim użytecznym ISO, z którego możesz śmiało korzystać, to jest ISO 4000. Idziesz sobie, nie wiem, na wesele, idziesz sobie, nie wiem, coś filmować i wiesz, że jeżeli brakuje ci tego światła, jeżeli dochodzisz do 4000 ISO, to już odpuszczasz temat, nie idziesz z ISO do góry, bo wiesz, że w tym momencie pojawią się na twoim filmie szumy, piksele i będzie mega to brzydko wyglądało. No i takiego filmu też nie oddasz parze młodej, której akurat film realizujesz, tak? Dlatego trzeba ISO używać z umiarem i to, co ja sugeruję, ISO zawsze dążyć do tego, żeby twoje ISO było jak najmniejsze. Po prostu zapamiętajmy, im mniejsze ISO, tym większa jakość. Im wyższe ISO, tym mniejsza jakość. Proste. To tyle. Prosty temat, tak mi się wydaje. Jeżeli coś jest dla ciebie niezrozumiałe, chciałbyś się czegoś dowiedzieć, napisz do mnie, postaram się odpowiedzieć na twoje pytanie. A ja cię dzisiaj pozdrawiam, trzymaj się. Cześć.